Dobrze. Jesteście jeszcze? Dobra, bo miałem telefon ważny i niestety trochę musiałem przerwać na chwilę. Dobrze, wracamy już do tych efektów fizycznych. Omówimy sobie tak zwany force field. Jak to działa, jak wygląda. No tutaj jak widać po uruchomieniu animacji mamy cząsteczki, które lecą z obrotem, z dynamiką i odbijają się od jakiegoś tam deflektora. No i teraz co robimy dalej, aby sprawdzić jak to działa i funkcjonuje. Dobrze się ustawić na pierwszej klatce, bo zawsze generator robi to od początku, tak czy siak. No i dodajemy obiekt empty. Tu już nie ma znaczenia, który z nich. Ja najczęściej wybieram plan Axis. I do tego obiektu empty, właśnie tutaj w ustawieniach fizycznych, gdzie mamy właśnie Physics Properties, mamy Force Field, tak? Czyli wybieramy sobie Force Field i tu mamy typ, jeśli chodzi o te efekty fizyczne. Jak widać, tych typów jest trochę dużo, więc pierwszym z nich jest właśnie siła. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało przy tych domyślnych ustawieniach. Jak sobie włączymy tą animację, to na początku nic się nie dzieje. Wynika to z tego, że po prostu trzeba tutaj włączyć ten parametr absorption i wtedy dopiero coś się zaczyna dziać. I teraz jak widzimy, nasze cząsteczki no, zaczynają przemieszczać się ku górze, czyli siła jest tego obiektu, w ogóle tego parametru, tak wysoka, że w tym momencie no, wszystkie cząsteczki przemieszczają się w górę. Tu oczywiście mamy siłę tego efektu. Jak zaczniemy ją zmniejszać, to przy wartościach ujemnych uzyskamy coś, co zaczyna przyciągać do siebie te cząsteczki i mało tego, one jeszcze dodatkowo odbijając się dalej są przyciągane, więc siłą rzeczy jest to efekt implozyjny, czyli wchłaniający, tak? Można oczywiście, jeśli zwiększymy wartość naprawdę bardzo głęboko, można ustawić te wartości ujemne, to dopiero wtedy, gdy cały system się zresetuje, no to widać, co się tak naprawdę dzieje. Ale to są zbyt duże oczywiście parametry, więc raczej takich dużych się nie powinno ustawiać. Jak już, to ustawiamy parametry mniejsze. Powiedzmy 0,1, no to wtedy te nasze cząsteczki będą trochę mniej rozpychane. Im bardziej będziemy zwiększać ten parametr siły, to widzimy, że rozproszenie mamy na zewnątrz, czyli w formie no, takiego jakby stożka. Czyli cząsteczki robią wszystko przy wyższej wartości od zera, aby ominąć ten obiekt. Gdy będzie wartość niższa od zera, no to będą one przyciągane do tego obiektu, do środka. Także można wtedy sterować strumieniem, że tutaj mamy strumień szeroki, przechodzę przez ten obiekt, ten strumień tu widzimy jest znacznie węższy, czyli tak jakby te cząsteczki poruszały się ciurkiem. Co jeszcze tutaj mamy takiego, na co warto zwrócić uwagę? Mamy parametr flow, czyli parametr przepływu. Jak ten parametr przepływu działa? On nie może mieć wartości ujemnych, ale może mieć wartości dodatnie. Przy wartościach dodatnich, jak widzimy, ten parametr określa nam pływność. Im większa wartość, tym bardziej gęstsza jest, jakby to można powiedzieć, bardziej gęste środowisko. I oczywiście ulegają te cząsteczki spowolnieniu, więc w zależności od parametru, jaki tu ustawimy, no to widzimy, że to się porusza znacznie wolniej przy wartościach, które są wartościami zwiększonymi, czyli ten flow jest 0,1 teraz ustawiony. Oczywiście teraz można trochę bardziej tą siłą operować, z tego względu, że już zwiększanie tej siły no, spowoduje pewne inne możliwości pływu tych cząsteczek i mamy możliwość, że tak powiem, lepszego zaobserwowania, co się tak naprawdę z tymi
obiektami cząsteczkowymi dzieje. Czyli przy tej wartości flow 0,1 w zupełności to wystarcza, aby to zobaczyć. Później, jeśli chcemy to wprowadzić w normalny ruch, to oczywiście zwiększamy, wyłączamy parametr flow i wtedy cząsteczki poruszają się w swojej prędkości grawitacyjnej, tak jak w rzeczywistości. Dobrze, co tutaj jeszcze mamy? Tu poniżej mamy parametry związane z położeniem, czyli afekcja względem położenia i rotacji obiektu. Jak to działa? No oczywiście ten obiekt, który tutaj mamy, na który nałożony jest parametr force, możemy go przesunąć na przykład względem jakiejś osi i zwróćcie uwagę, jak to działa, czyli nawet podczas przesuwania się tego obiektu jest wpływ po prostu na ruch tych cząsteczek. Na ruch tych cząsteczek, jak widać, w ten sposób. Także ma również to swoje znaczenie, gdzie położymy ten obiekt siły w przestrzeni. No jeśli on jest ustawiony bezpośrednio pod obiektem, to mamy rozszerzanie, przesuwanie obiektów na zewnątrz. Jeśli będzie poza tym obiektem, to widzimy, że siła działania jest tak, jakby to było jakieś niewidzialne pole, w którym coś się tutaj, prawda, dzieje, coś odpycha te cząsteczki. Jeszcze raz powtarzam, jeśli wartość jest powyżej zera, jeśli będzie poniżej zera, no to wtedy te cząsteczki będą przyciągane. Teraz wyraźnie widać, że zbliżają się do tego obiektu, który jest obiektem, a im większą siłę damy, no to wtedy widzimy, że te cząsteczki zbierają się w kierunku tego naszego obiektu. Mało tego, zaczynają potem wirować, jeśli siła dość duża, zaczynają dodatkowo jeszcze, ściągane są aż z tego miejsca i zaczynają wirować. Dobrze, cóż to jest ten parametr noise amount? To wszystko zależy od siły naszego parametru. Jeśli noise włączymy amount, oznacza to, że będzie różna prędkość. Tutaj może być wartość albo 0, albo też do maksymalnej, nawet dość dużo można ustawić. I wtedy efekt jest taki bardziej, że tak powiem, chaotyczny. Czyli przy tej wartości, to w każdym czasie siła tego efektu jest dzielona przez tą wartość, gdzie w czasie będziemy mieć raz przyciąganie, raz odpychanie, w zależności od tego, ile tutaj ustawimy, jaką siłę. Dlatego wtedy mamy ruch bardziej chaotyczny, gdzie no trudno jest tutaj określić, co dokładnie to robi, tak? Czy przyciąga, czy odpycha, bo część odpycha, część przyciąga i to też robi w czasie zupełnie losowo. Zresztą można zauważyć, że tu nawet, nie wiem czy da się zauważyć, jakąś cząsteczkę, jeśli na nią spojrzymy, no to jedna z tych cząsteczek nawet wydają się jakby podskakiwały w powietrzu, prawda? Bo raz siła jest przyciągana, raz odpychania, czyli mamy do czynienia, no powiedzmy, z ruchem owadów, powiedzmy, owadopodobnym czy coś w tym rodzaju. Także to jest właśnie ten parametr noise, a mało pod spodem mamy jeszcze parametr losowości, czyli ziarno losowości jest domyślnie 127, ale to tak naprawdę większe znaczenia właściwie nie ma. To jest ten noise amount i jeszcze mamy grawitację, to może wrócę z powrotem do ustawienia normalnego, może siłę dam na 0,3, żeby było odpychanie. No i teraz jeszcze mamy parametr grawitacyjny. Jeśli włączymy sobie parametr grawitacyjny, no to wtedy te cząsteczki będą tutaj jadą wolniej, natomiast tutaj ulegają przyspieszeniu. Czyli jest tak jakby zwiększona siła grawitacji o ten parametr, który to mamy po przejściu tych cząsteczek przez ten obiekt. Także jeszcze dodatkowo możemy wpłynąć na szybkość tych cząsteczek poprzez ten parametr. Wind factor to tutaj nie będzie działać, z tego względu, że to się tyczy tylko i wyłącznie wiatru. Co tu jeszcze mamy takiego w tej części ustawień? No mamy jeszcze coś takiego jak kształt, czyli względem
czego ten efekt następuje. Jak rozwiniemy tą listę, to mamy line i plane. Czyli możemy wymusić, aby był to taki efekt jakby liniowy, aczkolwiek trudno tutaj jakąkolwiek linię zauważyć w tym momencie, ale widać od razu, że te nasze cząsteczki uległy no, znacznie szerszemu rozproszeniu niż było to pierwotnie. I jeszcze mamy plane, chociaż przy plane tu się wiele za bardzo nie zmieni, ale zobaczmy, tak jakby on bierze pod uwagę płaszczyznę, pytanie którą, jakąś niewidzialną płaszczyznę, która jest wynikiem działania tego efektu, więc generalnie już wtedy ten obiekt nie działa. Tak jak tutaj widzimy w obszarze, ale jak obróciłem ten obiekt pod innym kątem, no to wtedy widzimy, że te cząsteczki przesuwają się tak, jakby faktycznie była tam gdzieś jakaś niewidzialna płaszczyzna. Jeśli wybierzemy sobie plane, dopiero to widać w momencie, gdy właśnie obrócimy ten obiekt. Dopiero wtedy trochę inaczej to wygląda. Czyli mamy takie tutaj możliwości, ja tu wracam do tego punktowego i zobaczmy, co jest dalej. Parametr follow, follow oznacza zanikanie, czy też w jaki sposób te siły są rozpraszane, tak? Czyli jest w takiej formie tutaj sferycznej, jak widzimy shape jest sfera i kierunki, tak? Czyli w dwóch kierunkach Z, jak widać, jak rozwiniemy, to mamy plus Z, minus Z, czyli generalnie chodzi tutaj o kierunek pionowy, tak, o oś tą pionową. Zobaczmy, jak damy plus Z, czy to w ogóle jakiś tutaj wpływ będzie na to miało. No to akurat w tym momencie trzeba zwiększyć po wyborze, tak, mamy both Z, też nic się nie dzieje. Jak zwiększymy tutaj ten parametr, no to wtedy widzimy, że on się tak jakby utrzymuje. Wcześniej te cząsteczki, jak dam 0 jeszcze raz, te cząsteczki uciekają tak jakby na bok, z tego względu, że ten obiekt tu przesunąłem. Natomiast gdy zwiększam ten parametr w tym momencie, to on stara się skupić te cząsteczki względem osi pionowej. Zobaczmy, czy jak będę przesuwał ten obiekt, ale względem osi X na przykład, no to jak widzimy, większa wartość power względem osi Z no prawie że w ogóle nie powoduje wpływu, że gdzieś to na boki jest przesuwane, czyli tak jakby kierunkujemy sobie tą siłę, tak? Mamy plus Z, minus Z, ale w tym momencie niewiele to daje. Jeszcze można spróbować ten obiekt obrócić, ale też nie będzie miało to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o ten kształt sferyczny. Zobaczmy, jakie jeszcze mamy kształty. Mamy kształt typu tube, czyli kształt działania, dobra, wrócę do BOZ, kształt działania w formie walca. Tak, ale żeby to zobaczyć, to trzeba włączyć minimum i maksymalny dystans. I teraz dopiero coś się zaczęło tutaj tworzyć. I w momencie, gdy wybierzemy sobie maksymalny dystans, to już widzimy, co się dzieje. To jest właśnie... To są siły działania względem minimalnym i maksymalnym dystansem, czyli gdzie ten efekt ma być stosowany, dopiero w którym momencie. Może tutaj dam na razie siłę na 0. I zawsze trzeba starać się robić tak, aby minimalny dystans nie był większy od maksymalnego, aczkolwiek można to wymusić, tylko tyle, że no działanie tego będzie troszeczkę inne, niż można by sobie to wyobrazić. I teraz warto zwrócić uwagę, kiedy się dzieje ten efekt. Właśnie teraz jak obracam, to teraz jest wyraźnie widoczne, że dopiero w momencie, gdy te cząsteczki znajdą się w obszarze tego walca, wtedy one ulegają zniekształceniu kierunkowemu, tak? Czyli kierunek się zmienia. I właśnie ta minimalna wartość, która jest, to widzimy, że w minimalnym dystansie jest najmniejsza prędkość
dla tego efektu stretch najmniejsza siła, a maksymalny dystans to tam znajduje się siła największa. Po co to jest? No gdyby ktoś chciał zrobić na przykład, no nie wiem, dajmy na to wylot spalin z rury wydechowej i dałby cząsteczki właśnie, które by to symulowały, to właśnie ustawiając tego typu obiekty w odpowiednim kierunku można wymusić jakiś tam konkretny kształt tego efektu i to oczywiście będzie działać. Czyli tak wygląda ten parametr. Zobaczmy, co będzie, jak jeszcze to Z podniosę. No jak widzimy, wymuszam, że jest to w pionie, ale tu przy tych siłach, które są jakieś tam ustawione, no to przy tych siłach widzimy, że tutaj to zniekształcenie dopiero jest w tym miejscu, czyli w tej rurze dopiero coś się dzieje. Tak? Poza tym te cząsteczki sobie po prostu będą dryfować bez zmian. Czyli mamy właśnie tego typu kształt. I jeszcze mamy cone, czyli stożkowy. Tak? Stożkowy. No tutaj, żeby zobaczyć ten stożek, to mamy jego długość. Prawda? Tak jak tutaj widać. I też tą siłę mamy w tym miejscu. Natomiast przy tym stożkowym, tam tutaj na zero, niech będzie. Przy tym stożkowym, no problem jest tutaj z tą średnicą, tak? Można też klawiszem S, jak będziemy zwiększać, to naturalnie też będziemy wpływać na średnicę tego efektu. A tutaj mamy te parametry dystansu, minimalny dystans. No właśnie, też widać, że jest tutaj ten efekt, ale tak, przy tym obiekcie, zaraz tu mamy point, zobaczmy, jak damy line, czy coś tutaj się zmieni. No niespecjalnie się widzę, tutaj zmienia. Z tym, że tej średnicy, przynajmniej przy tym force, no tutaj nie ma możliwości zmienić. Wiem, że przy niektórych jest, ale to akurat przy tym nie ma i tej średnicy sobie nie zmienimy, no chyba, żeby, chociaż nie, te parametry też na to nie wpływają, więc tutaj raczej nie zmienimy sobie tej średnicy. Nie każdy z tych elementów będzie miał taką możliwość, ale przynajmniej wiemy, że to działa dobrze. Dobra, to jest generalnie, aha, jeszcze jedna rzecz właśnie, bo tutaj przy tej przy tym kształcie, który jest tym walcem, mamy jeszcze dodatkowo power, czyli moc jeszcze, tak, zniekształcania właśnie w tym zasięgu dodatkowo i oczywiście tą siłę możemy zwiększyć działania wewnątrz tego tej rury. I jeszcze dodatkowo można dodatkowo wpłynąć, jeszcze dwa parametry mamy, minimum, maksimum, gdzie też możemy sobie, prawda, uzależnić siłę działania tego efektu właśnie od tej naszej rury. Czyli tutaj, jak widać, możliwości jest naprawdę dość dużo. Dopiero jak zwiększyłem tutaj siłę, to wtedy widać, co się dzieje. Wtedy widać, że część tych cząsteczek przechodząc przez tą runę jest wyrzucana z tej wewnętrznej runy, bo tu jest dość duża siła, czyli mamy może maksymalny dystans, jak widać, w ten sposób właśnie to funkcjonuje, tak? Czyli tak możemy sobie to ustawić w takim, powiedzmy, układzie. Także w zależności od wyboru, no tu mamy test sferyczny. Sferyczny też ma swoje znaczenie, też ma wartość minimalną i maksymalną. Oczywiście maksymalna powinna być na zewnątrz, minimalna wewnątrz. I wtedy widzimy, że tutaj wewnątrz, gdzie jest ta siła, tu jest zasięg, gdzie się ta siła rozprasza i tu w środku jest dużo większa dynamika. Też oczywiście mamy parametr sił, power, który możemy dodatkowo dla tego kształtu ustawić. Także tak działa siła. Następnym elementem, o którym
sobie powiemy, to jest wind, wiatr, tak? Mamy wiatr, od razu zaczął działać. Oczywiście, no tutaj mam te wszystkie ustawienia, które były poprzednio, ale wystarczy, że wyłączymy te parametry minimalny, maksymalny dystans, siłę damy tutaj na 0, no i mamy zabawę taką samą jak poprzednio, czyli mamy wiatr. Oczywiście ten obiekt działa w ten sposób, że o, dopiero gdy zbliżam do, się do tych cząsteczek, wtedy ten wiatr zaczyna, widać, nawet działać bardzo dynamicznie. W momencie, gdy o, nawet tutaj w ten sposób wieje aż w tą stronę, tak? Czyli musimy przejść przez tą oś Z i dopiero wtedy ta siła tego wiatru jest tutaj widoczna. Oczywiście im zwiększymy większy parametr siły, tym widzimy, że też te okręgi, te siły się zmieniają. Czyli z tego widoku właśnie można dobrze zaobserwować, jak ten wiatr działa. Tutaj z tego miejsca nie działa, dopiero gdy przejdziemy przez... Czy on tam działa, tylko że jak widzimy zaczyna się to gdzieś trochę... A tam jest deflektor w każdym razie. Więc jak już tu zbliżymy, przejdziemy przez tą oś pionową, wtedy siła wiatru jest teraz widoczna. Im dalej przesuniemy ten obiekt, tym ten wiatr będzie też mocniejszy. Afekt lokalizacyjny. Jeśli wyłączymy afekt lokalizacyjny, no to widzimy, że nie działa w ogóle to narzędzie. No, czyli ten lokalizacyjny musimy mieć. Mamy również rotacyjny. Więc tutaj jeszcze dodatkowo, no zobaczmy, jak zaczniemy obracać ten wiatr, to widzimy, co się dzieje, tak? Czyli możemy sobie ukierunkować te cząsteczki. Oczywiście można poddawać to wszystko animacji, tworząc w ten sposób właśnie tego typu przepływy. No, siła bardzo duża, 14. I mamy tak samo jak poprzednio punktowy, liniowy i też jest płaszczyzna. Z tym, że dla wiatru akurat nie ma tutaj to większego znaczenia. Mamy również noise amount, czyli różna siła wiatru w czasie, to wiadomo, i wind factor, czyli tutaj jeszcze parametr do wind factor. Co to jest? Tak naprawdę jest to mnożnik. Czasami jeśli wykorzystujemy na przykład cząsteczki, efekty cząsteczkowe, może tutaj pokażę, w tym miejscu. Jak zejdziemy sobie niżej, to mamy force field settings, tak? Czyli właśnie i field weights, prawda? I tutaj mamy grawitacja, wszystkie, siła, vortex, magnetic, czyli tutaj te wszystkie nazwy, które są, które tyczą się właśnie tych sił, są również tutaj. Jeden oznacza, że jest maksymalny wpływ danego efektu fizycznego na właśnie cząsteczki. Więc jeśli w tym miejscu, tak, bo tutaj w tym miejscu jeszcze tu zwiększymy faktor, no to wtedy ten mnożnik się tak jakby powiela. No więc siłą rzeczy możemy ustawić sobie również w cząsteczkach, jaki wpływ, jakie siły ma być na te cząsteczki, z jakim parametrem. Czy mamy właśnie to w tym miejscu. Tu poza tym jeszcze w cząsteczkach mamy tak dodatkowe ustawienia, czyli tak zwane ustawienia działania na samych siebie cząsteczek. I również mamy dodatkowo dwa typy, gdzie możemy wybrać sobie jeszcze dodatkowo inne efekty, które są efektami dla cząsteczek. Czyli aż dwa można wybrać, na przykład to i to. I tu już widać, co się dzieje z tymi cząsteczkami. One się już zachowują trochę inaczej niż z samym wiatrem. Też każdy z nich ma swoje ustawienia, swoje siły, więc dzięki temu mamy naprawdę ogromne możliwości, jeśli chodzi o ustawianie tego przepływu tych cząsteczek. Więc oczywiście można sobie to dołączyć albo też i nie. Także jak tutaj widać, też to wszystko
jeszcze w tym miejscu możemy poustawić. Ale my tutaj aż tak głęboko nie mamy potrzeby wchodzić w to wszystko, więc zobaczmy, co można ustawić z tym wiatrem. No to jak już widzimy, jak to działa, również mamy te same parametry, które są związane z tym, co było wcześniej, czyli też możemy mieć oddziaływanie sferyczne względem właśnie dystansu. O, i tu widać teraz wyraźnie, jeśli dystans zwiększamy czy zmniejszamy, to w którym momencie te cząsteczki mają reagować, prawda, w jakiś tam sposób na to, co się dzieje, tak? No, w ten sposób się nie ustawia. Jeśli damy większą wartość minimalną, no to widać, że wtedy automatycznie on będzie działał tylko do tej części okręgu, więc jak widać, tutaj nawet nie ma to żadnego wpływu, co się dzieje, więc raczej róbmy to zawsze w tą stronę. Natomiast jeśli zewnętrzny zwiększymy, no to widać, że od razu działa to natychmiastowo. No i te parametry ustawień są dokładnie te same, tak samo jest, prawda, właśnie z tą rurą i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że specjalnie nie będziemy już wnikać w to, jakie tutaj są te rzeczy, bo one są wszystkie tożsame do pozostałych efektów, są dokładnie tak samo działają. Dobrze, to jest wiatr. Następny jest vortex. Vortex powoduje stworzenie takiego obrotowego efektu do cząsteczek. Oczywiście wszystko też zależy, ja to może przestawię tu, tak, w to miejsce. Też zależy od tego, gdzie ustawimy ten vortex. No, żeby zobaczyć, jak to działa, może zwiększę troszkę flow, żeby po prostu spowolnić działanie tego. Chyba się musi przebełtać. Dobra, dajmy ten flow trochę większy. O właśnie, i ten flow działa w miejscu tego vortexu. Teraz, oj, tutaj mi poszło. Czyli vortex jest, teraz siłę mam za dużo. Ustawmy na 2, zobaczmy. Tak, i teraz tutaj widać właśnie, że zakręcenie tych cząsteczek, już tutaj flow to raczej nie zwalnia, widzę w tym momencie. Zobaczmy, noise amount na razie damy na 0. Ale dopiero tutaj coś na dole było widać, ale on jeszcze to... No, a teraz dopiero będzie widać trochę lepiej, o co tutaj chodzi. Czyli w momencie, gdy cząsteczki przechodzą przez ten obiekt, wtedy ten flow jest dość wyraźnie widoczny, co się z tymi cząsteczkami dzieje. Czyli nie tylko spowalniają, ale również możemy zwiększyć siłę, no to wtedy już będzie lepiej widać, co się dzieje. Czyli w ruch obrotowy wprowadzamy te cząsteczki w momencie, gdy one będą przez ten obiekt przechodzić. Pozostałe parametry są dokładnie identyczne, tak jak w poprzednich. Dalej, magnetic. Dobra, niech to przebełta, bo on musi to przebełtać. Magnetyczny działa podobnie jak vortex, bo tak jak tutaj widzimy nawet na tej ikonce, jest właśnie zakręcenie wokół obiektu, prawda? Wokół obiektu, no jest punktowy, liniowy. Zobaczmy, co się tutaj zrobi z tym liniowym. Rozprasza bardzo mocno. A może zmniejszę siłę, to wtedy będzie widać. O, i teraz jak zmniejszyłem siłę, wtedy widać, jak działa to na liniowym. Czyli tak rozchodzą się te cząsteczki, no tak jakby były nieco na płaszczyźnie. Czyli układają się w takim jakby kwadracie. Daje się to zauważyć. Zobaczmy, jak będzie, gdy damy sobie płaszczyznę. Zaczęło opadać. Dobra, zobaczmy. Czyli starają się przyjąć kształt obiektu emitera cząstek. Czyli nie tylko utrzymują się w kwadracie, ale również dają wrażenie, jakby,
Był to jakiś niewidzialny taki zbiornik, do którego wpadają te elementy i one się tam po prostu układają. Tak? Czyli tak właśnie działa to na płaszczyźnie. Teraz spróbujmy to jeszcze obrócić pod jakimś kątem i proszę bardzo. Efekt mamy taki, że też się układają, ale zachowując ten właśnie kąt nachylenia, który sobie ustawiłem. Także właśnie też ma swoje dosyć ciekawe ostatecznie efekty. No zobaczmy jeszcze przy tym line, jak jest obiekt obrócony. No to widzimy, że on line, te cząsteczki starają się układać no zgodnie z tym, jakie są krawędzie obiektu, znaczy tak jakby jego granice tego obiektu. Czyli nie wypełnia się całe, tylko po krawędziach leci. No, też ciekawa rzecz, jeśli chodzi o ten magnet. Dalej, harmonik. Ruchy harmoniczne. No właśnie. To jest taka typowy efekt implozyjny, mający na celu uporządkowanie cząsteczek i przekierowanie ich tak jakby w jeden punkt, dzięki czemu powstaje taki lej. Oczywiście tutaj mamy ten parametr, może ja tutaj wybiorę sobie ten point, niech będzie. Jeśli będzie point, to te cząsteczki będą po prostu pojawiać się i będą znikać w jednym tak jakby punkcie. Tutaj widać wyraźnie, co się z tym dzieje. Oczywiście mamy tutaj jeszcze przy tym harmonicznym ruchu mamy taki parametr dodatkowo dumping, oprócz siły. No, czyli mamy tę siłę, która może być mniejsza lub większa. Może być wartość ujemna. To zobaczmy. To przy wartości ujemnej w tych miejscach będzie tutaj tak jakby efekt zakręcenia i potem one sobie dryfują z powrotem dalej na dół. Natomiast przy wartościach dodatnich albo nawet przy niewielkich ujemnych wartościach no to będą spływać, przy wartościach dodatnich będą już troszkę inaczej będzie to funkcjonować, tak? Od tej siły zależy, jak damy dużą siłę to siłą rzeczy będą znacznie mniej reagować przez przejście tych punktów przez ten on. Czy im niższa siła, tym bardziej te cząsteczki będą się skupiać do wewnątrz. Mamy jeszcze parametr dumping. No oczywiście, jeśli dumping damy na 0, no to te cząsteczki tak jakby zaczną się odbijać w jakimś wirtualnym dziwnym miejscu, no tworząc takie dosyć ciekawe układy, bo to się odbijają, potem one z powrotem lecą dalej. Czyli mniej więcej zaczyna to wyglądać tak, jakby opiłki żelaza, jeśli sobie położymy, gdzie jest magnes, to właśnie tworzą się takie linie magnetyczne. I tutaj da się te linie tu właśnie zauważyć w tych miejscach, jak już tych cząsteczek jest dość dużo. I parametr dumping, to wiadomo, że to jest parametr od wyciszania siły. Im większy dumping, no jak damy za duży dumping, to raczej nie polecam, ale jeśli może ktoś chce, to jak najbardziej może. No dziwnie to wygląda przy tak dużym dumpingu. No jeszcze mamy rest length, czyli tak zwany obszar długości. Oczywiście to jest w jednostkach blendera, czyli najdalszy zasięg, gdzie te cząsteczki mają się rozchodzić. Daje to takie wrażenie, że powstaje taki jakby, nie wiem, obiekt, który może być, nie wiem, doniczka, jakaś niecka albo coś w tym rodzaju. Gdzieś te obiekty się tak jakby skupiają w takim jednym miejscu. Także to jest taka dodatkowa opcja, która właśnie jest przy harmonik i prawdopodobnie jeszcze przy tym magnetic też to było, ale nie zwróciłem na to uwagi, więc przy magnetic też pewnie, bo to samo jest, nie, tutaj przy magnetic nie ma, tutaj przy czymś jeszcze było, ale nie ma, tutaj przy harmonik jest. Dobra, przejdźmy do teksturowego zniekształcenia. No właśnie, do teksturowego zniekształcenia, żeby zadziałało, wymaga dodania jakiejś tekstury, czyli oczywiście nie mamy żadnej.
więc od razu musimy wejść w to miejsce i taką teksturę sobie utworzyć. Powiedzmy, że będzie to tekstura typu clouds, bo przynajmniej coś się tam będzie działo. Mamy teksturę typu clouds, no i tą teksturę sobie wrzucimy właśnie w tym miejscu. No już jest ta tekstura typu clouds. Mamy użycie koordynatów. Na płaszczyźnie może być również 2D. I mamy tutaj parametr jeszcze nabla. Tak? I ten parametr nabla, gdy... Zresztą właściwie to już coś tu widać, że się coś dzieje. On odbija te cząsteczki, odbijają się. No, może za duża siła jest trochę. Moim zdaniem chyba bardzo za duża. Wartość ujemna i wartość dodatnia. Jak to tak naprawdę interpretować działanie tej tekstury? Z tego względu, że ktoś powie, o co tutaj chodzi, tak? No maksymalna nabla, to się nic nie dzieje. Natomiast jeśli zmniejszę tą nablę, prawda, no to wtedy coś się tam zaczyna dziać. I teraz tutaj te dwa parametry nie mają też większego znaczenia, co ustawimy. Ale jak to działa? No, chmura, jak wiemy, ta tekstura chmury ma to do siebie, że ma tutaj jasne i ciemne obszary. I w zależności od tego, w który z tych obszarów wirtualnych, których nie widać, trafi cząsteczka, to może być ona albo przepuszczona w dół, albo odbita, albo w ogóle efekt nie zadziała. Prawdopodobnie wygląda to w ten sposób, że tu, gdzie są czarne miejsca, to nie ma żadnego działania siły. Przy miejscach białych i jasnych siła będzie największa. Naturalnie możemy tutaj sobie zmienić kształt tej naszej tekstury, prawda, poprzez parametr size, przez parametr głębi, więc to wszystko możemy sobie tutaj pozmieniać. Ewentualnie można sobie wstawić jako zdjęcie, które ma jakieś tam barwy i wtedy można na przykład te cząsteczki ukierunkować względem no jakiegoś tam namalowanego kształtu czy coś takiego. Najlepiej jeśli będą to obrazy w odcieniach szarości, dlatego że i tak kolory wszystkie zamieni w odcienie szarości i w ten sposób to narzędzie funkcjonuje. Mamy jeszcze co tutaj w tych ustawieniach tej tekstu, tak? Mode tekstury RGB, gradientowy albo curl. No cokolwiek tutaj nie wybierzemy, tak naprawdę wiele się nie zmieni, jeśli chodzi o to, co widzimy. Ale też możemy wymusić na przykład zasięg, prawda? Czyli minimalny, maksymalny zasięg i wtedy będzie to działać w jakimś tam obszarze. Także to się tutaj nie zmieni. Czyli tutaj cząsteczki, ich odbijanie się i to, co one robią, są uwarunkowane kolorystyką tekstur. Dobrze. No dobra, zobaczmy jeszcze kolejne, które tutaj są. O, turbulencje już działają. No przy tej sile flow, no to na pewno będzie to spowalnianie widoczne. Siła. Jeszcze mamy tutaj rozmiar, tak? Rozmiar działania tego. No i dopiero gdzieś tutaj to widać, o w tym miejscu, tak? Widać w tym miejscu, co się dzieje. Dajmy większą siłę. Czyli dopiero zaczyna się coś tutaj dziać, jeśli przejdą cząsteczki przez ten obiekt i wtedy one poruszają się, no tak jak po prostu chaotycznie. Czyli tak jak muchy, owady, coś w tym rodzaju. No, czyli mamy tutaj dodatkowo taki ciekawy efekt, przypominający ruchy Browna. Nie tego polityka oczywiście, tylko Brownian mówi, tak? Które są czasami w cząsteczkach też można to ustawić. I tu mamy oczywiście ten rozmiar. Jak zaczniemy zwiększać, to zasięg będzie tego znacznie większy przy tym parametrze size. Damy na 0, no to wtedy dzieje się to bardziej
w tym miejscu, tak? Może tutaj zaznaczę te cząsteczki, żeby było widać, co się dzieje. No i ten przepływ właśnie to jest, w ten sposób to działa i tak to wygląda. Dobra, idźmy dalej. To są turbulencje po prostu, tak? Czyli zupełnie chaotyczny ruch. No, naturalnie też możemy noise amount jeszcze tutaj sobie ustawiać zawsze, żeby ten ruch był jeszcze bardziej chaotyczny, więc jak najbardziej warto poeksperymentować. Drag. Tak sama nazwa wskazuje, drag to jest coś przyciągnij, przytrzymaj. Mamy tutaj, prawda, siły, ale jak damy na wartość ujemną, to parametr działa w ten sposób, że staje się, no, tak jakby nikną te cząsteczki albo pojawiają się gdzieś tutaj w tym miejscu, z tym, że to jest prawdopodobnie, moim zdaniem, błąd systemu. Dopiero gdy wartość siły jest większa, no to wtedy coś się dzieje. Też te cząsteczki są jakby tutaj mamy kwadratik na zero. Zobaczmy, co będzie. Przenosi w to miejsce. Jeśli zwiększymy parametr linearny, no to efekt drag jest znacznie bardziej zwiększony, przez co efekt zbierania tych obiektów jest zarówno tu i tu, teraz się pojawiają. No to ciekawe. Trzeba przyznać. No dajmy noise amount i będzie jeszcze ciekawiej. Jeśli dajemy noise amount, to wtedy te cząsteczki, oprócz tego, że tutaj gdzieś się zatrzymują, to jeszcze pojawiają się w tych miejscach. Czyli mamy taką zupełną losowość powstawania tych cząsteczek, a to może można dzięki temu zrobić, no nie wiem, jakieś błyszczące światełka typu brokat albo coś w tym rodzaju przy zastosowaniu świecących materiałów. No i też tutaj mamy sposób rozpraszania, czyli jest kwadratowy względem kwadratu. Kwadratyk jest linearny albo jest właśnie kwadratyk, czyli geometryczny. Tak można powiedzieć, geometryczny. Następnym razem zrobimy to na włosach. Czyli zobaczymy, jak będą działać te efekty cząsteczkowe na obiektach typu włosy na kolejnych zajęciach.